Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale i dzisiaj chciałbym sobie z wami pogadać o aplikacji Pokémon GO, która ostatnimi czasy jest bardzo, bardzo popularna. Ja sam nie mogłem się doczekać jej premiery. Niestety aplikacja aktualnie miała premierę oficjalną tylko w kilku krajach, tak więc na polskim App Store czy też na polskim rynku Google Play nie znajdziemy tej aplikacji, dlatego musimy sobie to wszystko obejść. Sposoby macie w opisie, więc jeśli was to interesuje, zerknijcie sobie tam, ponieważ ja chciałbym skupić się na samej aplikacji, a nie sposobach na zainstalowanie jej. Tak więc aplikacja Pokémon jest taką aplikacją interaktywną, gdzie możemy spełniać, przynajmniej ja w jakimś stopniu spełniam swoje marzenia z dzieciństwa i zamieniam się w trenera Pokémon, gdzie chodzę po różnych okolicach i szukam Pokémonów, potem je ulepszam i mogę zmierzyć się z innymi trenerami. Żeby stworzyć swojego wirtualnego trenera Pokémonów, musimy albo zalogować się do konta Google, ewentualnie do Pokémon Clubu i potem wystarczy telefon z internetem oraz GPS-em, aby móc bawić się fajnie właśnie w tej aplikacji. Jeśli macie telefon z żyroskopem, zabawa będzie jeszcze lepsza, ale o tym wspomnę wam za chwilę. Kiedy nagrywaliśmy z Karolem ten materiał dla was, byliśmy na rynku wrocławskim i pierwsze co spotkaliśmy to Pokéstop. Jest to takie miejsce, gdzie możemy właśnie zdobywać różnego rodzaju nagrody. Akurat na telefonie mam dosyć niski level, więc tutaj dostaliśmy same pokebole, natomiast na tablecie, na którym na początku zaczynaliśmy w ogóle zabawę z Karoliną, mamy wyższy level i tam pojawiały się czasami lepsze nagrody, jak jakieś jajka, z których potem się mogą wykluć różne pokemony, jeśli mamy inkubator i wiele, wiele innych rzeczy. Jak widzicie, mapkę możemy tutaj sobie oddalać, przybliżać, jeśli chcemy zobaczyć naszą okolicę, gdzie co jest i w jakim kierunku mamy iść, możemy sobie to oddalić i wszystko w fajny sposób sobie możemy pogadać, z tego bardzo, bardzo dużo. Powiem wam też, że do tych Pokestopów nie musimy do końca podchodzić. Nie wiem, jak jest w kościele taki Pokestop, to nie musimy do niego wchodzić. Wystarczy być w okolicy, jak widzicie, i tutaj wystarczy zakręcić tym kółkiem i wtedy jakieś nagrody nam się pojawiają. One, tak jak mówiłem, są zależne od tego, jaki level mamy. Tutaj jest level 3, więc nie za duży, tak więc te nagrody są dosyć lipne. Natomiast jeśli będziemy za daleko, pojawi nam się odpowiednia informacja, żeby troszeczkę bliżej podejść, bo jesteśmy za daleko. No dobra, wiecie już, czym jest Pokestop, tak więc teraz pójdziemy sobie poszukać Pokemonów. Poszliśmy sobie z Karolem tutaj na bulwar poszukać Pokemonów i oczywiście możemy to robić w normalny sposób, czyli idziemy, zawibruje nam telefon, gdzieś tam w okolicy pojawi się Pokemon i możemy go sobie zebrać, ale możemy też go zebrać różnego rodzaju kadzidełka lub inne wspomagacze, gdzie zachęcimy do siebie Pokemony i one zdecydowanie szybciej będą nam się pojawiały, będzie ich po prostu więcej. Natomiast tutaj, jak widzicie, udało nam się Pokemona bez problemu, bez żadnych zachęcaczy złapać. Kiedy klikniemy w takiego Pokemona, pojawi nam się on tutaj w rzeczywistości i rzucając Pokebolem możemy go sobie złapać. Taki Pokemon już jest na stałe u nas, pojawiają się nam różnego rodzaju informacje o Pokemonie, ile waży. Możemy sobie takiego Pokemona odpowiednio pyłkiem kosmicznym, czy jak to się tam nazywa, oraz cukierkami tutaj jego moc zwiększać, jego zdrowie zwiększać. Jeśli jesteśmy w dosyć dużym mieście, to aplikacja oprócz tego, że pozwala nam w fajny sposób się bawić, pokazuje nam też ciekawe miejsca. Jeśli jedziecie sobie do Wrocławia, Warszawy, Poznania, Krakowa, to te Pokestopy są zazwyczaj w bardzo fajnych miejscach, w takich ciekawych. Na przykład tutaj, jak z Karolem szliśmy, to udało nam się trafić na Pokestop, który był ulokowany w hali targowej wrocławskiej, którą myślę, że warto sobie tą halę sprawdzić, jak będziecie we Wrocławiu. Tak więc jest to fajna forma właśnie takich ciekawostek, które mogą nas doprowadzić do fajnych miejsc, przy okazji bawiąc się. Tak więc myślę, że to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Pokażę wam jeszcze kolejny odcinek, jak uda mi się na telefonie zdobyć 5 level. Wtedy dołączymy do odpowiedniej drużyny. Będę mógł wam pokazać sale gimnastyczne, walki z innymi trenerami, walki o przejęcie danej miejscówki. Tak więc jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a kilka innych szczegółów omówię wam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak więc to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!